Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, może raczej powinien powiedzieć bonjour, ponieważ Liga Francuska startuje dzisiaj. Dziś oczywiście są tocy z Ligi Francuskiej, tutaj macie oczywiście listę toców, które już będą. Na pewno jest Mbappe, Neymar, Messi, to są, no jeszcze jest też Fofana. Z tej okazji przygotowałem 20 pików, jeden z 3,80+, więc liczę, że jakaś fajna niebieska karta się dzisiaj pojawi. No i oprócz tego mam jeszcze przygotowane dwie paczki 11x75+, z Ligi Francuskiej, które trzymam od bodajże miesiąca, więc mam nadzieję, że warto było trzymać. No i co, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, który jest tam codziennie, to jest Dailwin. Bawmy się dobrze! 19 godzina wybiła, zobaczmy co z ciekawego w SBC. Verratti, jakie ma gwiazdki? 4x4, okej, karta bardzo fajna swoją drogą. 8-4, 8-6, 8-7, no dobra, no jest okej, 4x4 wygląda dosyć solidnie Verratti, a jest to flashback z okazji, że był tocem 2 lata temu. Mam nadzieję, że jakaś niebieska fajna karta z Ligi Francuskiej nas zaszczyci obecnością, także oczywiście... A jeszcze, o, słabo dostałem, bo będzie nowa tura tokenów, ja od razu wam mówię, będę brał pika z Serie A, to od razu możecie być pewni. Zaczynamy, pierwszy pik. Zobaczmy, czy w pierwszym piku będzie Sergio Asenjo. Nie potrzebujesz zawodników z La Ligi, teraz tylko i wyłącznie Francja. Kolejny Hiszpan. No to, no nie, no właśnie nie chcę Hiszpanów EA Sports. Ja potrzebuję Francuzów, potrzebuję potężnych Francuzów. I na razie jest bardzo średnio, bo były tylko jedne ekrany. Potrzebuję walkoutów, potrzebuję też foderów. No jest Kimpembe, który niestety nie dostał toca. Jesteśmy coraz bliżej. Marquinhos ma toca, z tego co wiem, ale nie Kimpembe. Więc może jednak... Hummels, pierwszy walkout, okej, bardzo solidnie. Jesteśmy coraz bliżej. Nasze Fernandez, ja tych Hiszpanów jest w tych pikach, naprawdę. Mega dużo, może jednak Luke Shaw 8-4. Na razie był tylko jeden walkout, tak dosyć średnio. Kolejny zawodnik PSG, ale ja bym wolał PSG i Team of the Season. Możemy tak się mówić? Nie, 3 kart 80, wezmę Perina. Świetny zawodnik Juventusu. I może jednak jakiś... El Kimiś, 89, świetnie. Mamy drugi walkout, kolejny z Niemiec, co ciekawe. I mamy jeszcze, myślałem, że tam jest to od Sane, 84, okej. Tę stronę zakończymy na... zawodniku z La Ligi, okej. No jest okej, powiedzmy, że jest w miarę okej. Ostatnia strona tych pików. Będzie kolejny Hiszpan. Ile tych Hiszpanów było? Dobra, będę leciał co dwa. Co dwa piki, to musi się udać. Kier 83, ale potrzebuję toców, potrzebuję Carrasco Trippiera, dawno nie trafiłem, to prawda. Na razie są same ekrany na tej stronie. Thomas Partey, same ekrany cały czas. Okej. Powoli ostatnie piki, a Czerbi. A może jednak ten tocik? Nie, Ndombele nie ma nawet ekranu. Ostatnie dwa piki. W nim będzie Mares, mamy kolejny walkout. I zakończymy te piki na trafieniu. Bo ile? 2-3 walkouty na 20 pików, no tak, no nawet okej, chyba, nie? Nawet okej. To co, no przejdźmy do dwóch paczek 75+, razy 15, to jest 15 zawodników, o kurczę, no to zobaczmy, 15 zawodników 75+, z Ligę, dwie takie paczki, czy będzie niebiesko, jest Team of the Season z Ligę, z Francji, bramkarz, to jest Lafont, to jest 94 Lafont, to jest naprawdę dużo, okej. Czyli trafiamy kartę z Ligę, jest to Lafont, jeszcze Donnarumma, proszę bardzo, który mógł mieć to, ale nie ma. Bardzo wygląda ciekawie, to na pewno, nie jest na pewno jednym z droższych, ale jest to ciekawy zawodnik. Zobaczmy, czy w drugiej paczce czeka nas drugi tocik. Druga paczka, 15 zawodników, 75+, z Ligę, czy będzie... No nie, będą ekrany niestety, a to będzie Wijnaldum 84, no to tak średnio. I mamy tutaj paczkę 84+, Star Duo Pack. Także dwie karty 84+, gwarantowane. Czy będzie niebieski? Nie, to był... To była strata czasu, niestety. Jest Martinez 85. I Eriksen, Alberto... No nie, no, nie było warto. Zostało mi się jeszcze zrobić ważne... Nie, ważne mecze. Droga do finału Ligi Mistrzów, która oczywiście jest w sobotę. Może jakiś tocik jeszcze wpadnie, bo są całkiem spoko paczki za te SBC. Najpierw zacznijmy od Premium Gold Players Pack. 80+, rating gwarantowany, ciągle bez ekranu. Kurczę, pieczone. Średnio, bo trochę tych kart poleciało, ale jest Inform. O, 10 tysięcy monet, witam serdecznie, jednak było solidnie. Prime Electrum Players Pack, 80+ rating. I mamy ekrany, więc jest troszkę lepiej. Belgia, Mertens, dokładnie. Carrera Electrum Players Pack, rating 82+, gwarantowany. Czy będzie niebiesko, czy może niekoniecznie, niestety. Felix, który miał toca dosłownie 15 minut temu. Co za przypadek, prawda? Co ja zrobiłem? Za 10 koła kupiłem Silvera, no nie. Dobra, udało mi się zrobić to SBC. Na pewno wyjdę na minus, bo kupiłem tego gościa za 10 koła przez przypadek, więc EA, please don't ban. Miejmy nadzieję, że to była dobra inwestycja, więc przejdźmy do sklepu. Jest to oczywiście pół paczki za 50 koła. Zobaczymy, czy 10 koła chociaż się zwróci z tej paczki, byłoby całkiem miło. Zwróci się, jest walkout z Portugalii. Diasz, 87, elegancko. No to te, no myślę, że te 10 tysięcy co najmniej
dostanę z powrotem. Dobra, także póki co robimy sobie małą przerwę od paczek i zrobimy sobie, powinniśmy zrobić tego Rodrigo. Także to jest skład, który leci na właśnie niego. Skład z ratingiem 85. I co, no tutaj wszystko w sumie jest z klubu tak naprawdę. Diarz trafiony przed chwilą, więc mam nadzieję, że ten Rodrigo, no... Nie ukrywam, że mam nadzieję, że dostanie upgrade'a. Taka karta, myślę, plus 2 byłby naprawdę całkiem solidny, a tymczasem nie trafimy nic ciekawego niestety z tej paczki. Rodrigo skończony. To będzie możliwe, że nasz przyszły zawodnik w składzie, jeśli zobaczymy, jak pójdzie w sobotę. Wszystko wyłoni finał, także taki składzik leci. Musiałem tutaj wydać trochę pieniędzy niestety, ale oby było warto. Jest taki skład, oczywiście jest przepalany. Nie będę mówił, za kim będę w finale, bo będzie dosyć... niemiła konwersacja w komentarzu, ale liczę, że ten Rodrigo będzie zagradowany, także zobaczmy jego piękny walkout. No i powiem statystyki, póki co ma naprawdę bardzo fajne. Ma też 5 sztuczek, 4 słabsze nogi, 97 tempa, 90 strzałów, ale może być jeszcze lepszy, więc po cichu na to liczę. Okej, no więc witam was ponownie, moi drodzy, jest godzina 21.00, to znaczy, że zaraz będzie Food Champions, dlatego zagramy sobie oczywiście jeden taki typowy mecz, żeby sobie coś zagrać w dzisiejszym odcinku. I oprócz tego zrobiłem też ważny mecz, więc możemy sobie teraz otworzyć paczki i zaraz też powinna być jakaś fajna paczka w sklepie, więc uznałem, że doładuję jeszcze fiapońcy, coś jeszcze sobie kupimy. Także no, zaczynamy od paczki za 15 koła. Mam nadzieję, że jakiś... O, proszę bardzo, inform. Muriki. To jest Kosowo, wiem tyle, że to jest Kosowo, spoko, jest to informik. Okej, okay, także pierwsza paczka jak najbardziej przyjemna, bo tam 10 koła zostanie zarobione, więc spoczko. Prime Mix Players Pack, nie ma ratingu, ale jest 6 świecących kart, więc 3 największe paczki, czyli najpierw paczka Rare Gold Pack, o dziś 81+. I czy będzie drugi TOC? No nie, będzie za to... Już myślałem, że Campos, ale jest Acuna 84, który był również TOCem, dosłownie... kilka chwil temu, ale może być 84. Remix Players Pack tym razem, też ten sam rating, 81+. I walkout, mamy walkoutik z Hiszpanii. Moreno też był tocem, czyli ostatnia paczka, ta największa, z bodajże ratingiem 83+, więc zobaczmy. 24 karty, 7 świecących, 83+ rating i mamy kolejny walkout, także bardzo fajnie. Francja, Loris, Hugo Loris, także dwa walkouty, bardzo solidnie, dwa walkouty i inform. I jeszcze kolejny inform, zgaduję, że będzie paczka za 125 tysięcy i jest, także no zobaczmy. Ostatnia paczka na dzisiaj i czy będzie boom w postaci... Babamy jak... No może inform chociaż? Jest inform, kolejny, dobra, jest dyszka. Przejdźmy do Food Champions, ponieważ udało mi się złożyć bardzo fajny składzik i skład wygląda następująco. Udało mi się zmieścić i Zachę, i Rodrigo, także... bardzo przyjemnie. Na ataku oczywiście cały czas jest Salah z Eusebio, na SPK-u De Bruyne z Hulitem, na skrótach wiadomo Rodrigo z Zachą, a tymczasem przejdźmy do pierwszego meczu. Miejmy nadzieję, że zwycięskiego, bo włóczemie zaczęło się 2 minuty temu, więc albo będzie totalny pot, albo będzie, no, w miarę szczęśliwie. Także pierwszy mecz oficjalnie, no FC Bayern, no okej, no to trochę wymieszany skład, Bundesliga i La Liga, więc wyjdziesz z meczu przy 0-0. Wow. Byłem w 100% pewien, że wyjdzie przy 0-0, żeby od razu mieć paczki i piki. No dobra, gram już sobie jeden meczik z tym składem w Rivals i dobrze mi poszło. Więc mam nadzieję, że w Food Champions również będę mógł wam to pokazać. Karim, dużo miejsca. Brawo, Alisson. Nie będzie różnego? Nie będzie różnego. Elegancko. Dobra, Salah. Coś się da zrobić. Okej, nie wyszedł. Ciągle przy piłce. Mo, Hulit. Cyk, cyk, Rodrigo. Prawa noga. Neuer, troszkę się tam ruszy tym Neuerem, ale niewystarczająco niestety. Nie ma co kombinować, ale ma dużo miejsca Rodrigo na zielono, fineska, no proszę państwa. Jak się zostawia tyle miejsca takiemu zawodnikowi jak Rodrigo. No nic, dobrze wiedzieć, że fineski i Rodrigo są na dobrym poziomie, można powiedzieć. Pierwsza bramka Rodrigo na wizji. Elegancko. Vini. Na zielono Alisson. No, spokojnie, dobrze, dobrze. O. Jest i Rodrigo po raz kolejny tej... Spierdalam! ...problemy. Co ty zrobiłeś tym... Ja pier... Ale to było dobre. Śmiesznie się ruszył, troszkę mnie tutaj zbejtował. A dosyć szybko się wrócił ten Neuer, więc okej. Sala. Prawa noga. No właśnie, prawa noga. Kurczę, pieczone. Okej, bierze powoza nami 1-0. Trochę zacięty mecz, muszę przyznać, ale nie jestem dobry myśli. Trochę jest pod kontrolą, ale też różnie bywa, że tak powiem. Także zrobię jedyną zmianę, to że zamienię Salaha z Eusebio. O, zrobimy jeszcze tak, że zagram, że damy jeszcze sobie Rodrigo na lewą stronę, bo fajne fineski ma Rodrigo. Myślę, że to może się przydać na tym skrzydle. Jest i Zaha. Cyk, cyk, i cię nie ma.
podanie. Ciekawe mi to jego ruszanie tym Neuerem. Czy on tak specjalnie to robi, czy może żeby teraz trochę mnie z, jakby, nie wiem, wyprowadzić z równowagi, że tak powiem też. Dużo problemów tutaj. Na horyzoncie, brawo Alisson i niestety. Tak, nacisnąłem podanie, proszę państwa. Fenomenalnie. Może nawet było widać na pasku, że było podanie. Nie wiem, czemu jej sport uznał, że nie zaliczy tego podania. Ale jest 2-1 w plecy w ciągu 5 minut. Więc nie fajnie. Cyk. Eusebio. Lewa noga. Jest. Dobra, wracamy. 2-2. Pięknie. I to będzie bramka, niestety. Ja pierdzie. Niesamowite. Niesamowite. 13 strzałów kontra 12. No szkoda. No dało się zrobić z tego chociaż dogrywkę. Muszę zagrać jeszcze jeden, bo... nie wyczymie. Nie mogę tego odcinka zakończyć na przegranej. Dobra, mamy mecz kolejny. Tutaj mamy... okej, trochę Bundesligi, trochę La Ligi. Tak samo było w poprzednim meczu, więc mam nadzieję, że nie będzie tragedii. Rui Costa w składzie tam widziałem. Ciekawe. Mbappe, który mieli bramkę po kick-offie, tak? Zaczynamy w fenomenalny sposób to był Champions, powiem wam, naprawdę. Pięknie. Lewa noga. Pięknie od poprzeczki, o, ale teraz Mownas uratował, coś pięknego. Powiedziałem pięknie chyba 5 razy, nieważne. Jest 1-1, teraz nie stracić bramki po kick-offie, byłby naprawdę fenomenalnie. Dziękuję, Hulit. Kevin, o tak, o to chodziło, dokładnie o to chodziło, panie Kevinie. Mousala. Nie wybijasz tej piłki? Nie wybijesz, 2-1, dziękuję serdecznie, Mousala. Na ratunek, ale to podanie Kevina, no, zrobiło robotę, bądźmy szczerzy. Pięknego Egipcjanina, zobaczmy. Mo Salah. A jeszcze z Rodrigo nie trafia w bramkę. Pytanie, czy on wyjdzie z meczu, bo wydaje mi się, że chyba to wyjdzie z meczu. Wow, dziękuję serdecznie, więc dobra, zakończymy ten odcinek jednak na zwycięstwie. Bardzo mnie to cieszy. Mo Salah, dwie bramki, asysta Eusebio i Kevina, więc kończymy w solidny sposób bilans 1-1. Widzimy się dzisiaj na streamie oczywiście przed meczem Ligi Mistrzów. No i tyle. Zostawcie beczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia dzisiaj lub jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.